Czy kiedyś, nudząc się, myślałeś o tym, co by mogło doprowadzić społeczeństwo na skraj szaleństwa? Jak je zniszczyć jednym mistrzowskim szachowym zagraniem, bez angażowania apokaliptycznych, kosmicznych sił rodem z filmowych Avengersów? Gdybym ja mógł decydować o takim jednym destrukcyjnym ruchu, to wprowadziłbym tylko jedną zmianę. Sprawiłbym, że ludzie zamiast czerwonego widzieliby zielony, a zamiast zielonego czerwony. I patrzyłbym, jak planetę pochłania chaos. Co by się stało? Znaki drogowe oraz cała sygnalizacja świetlna na ulicach doprowadziłaby, no, do istnego chaosu. Cała giełda, której spory komponent to ludzkie odczucia i działanie pod wpływem emocji, wywróciłaby się do góry nogami w parę minut i w następujących godzinach byłoby tylko gorzej. Co ciekawe, na przykład giełda chińska normalnie używa czerwonego do oznaczania zysków, a zielonego do strat. Czyli na odwrót względem tego, jak my to używamy, więc u nich też by wszystko było do góry nogami. Wszelkie znaki ostrzegawcze, oparte o bijącą po oczach czerwień, byłyby teraz milusimi zielonymi znakami zapraszającymi. Czerwone wozy strażackie przypominałyby irlandzką tradycyjną straż ogniową. No i oczywiście trawa. Trawa i roślinność, normalnie kojąca wzrok, byłaby piekielnie i nieznośnie czerwona. Ale dlaczego wywołałoby to taki wielki chaos? Otóż okazuje się, że stoi za tym sposób, w jaki interpretujemy i przetwarzamy rzeczywistość. Wykazany w niemal stuletnim eksperymencie. Nazywa się to efekt Stropa. W dużym skrócie, nasza zdolność do podejmowania intuicyjnych, natychmiastowych, trafnych decyzji zostałaby zupełnie sparaliżowana. Przynajmniej na kilka dni. Pierwotny eksperyment jest swego rodzaju zabawą. Łamigłówką słowną, którą sobie teraz zrobimy. Usiądź wygodnie. Odłóż telefon w stabilnym miejscu w orientacji poziomej. Lub jeśli oglądasz na komputerze, skup się na tym, co będzie się działo na ekranie i wycisz dookoła wszystkie dźwięki. Po podaniu treści zadania ja również zamilknę. Bo twoje zadanie to wypowiedzenie na głos koloru, w jakim jest napisane dane słowo. Zaczynamy za 3, 2, 1. Trudne? No pod koniec zdecydowanie. Spróbujmy jeszcze raz, tym razem odrobinę wolniej. Jeszcze raz. Twoje zadanie to wypowiedzenie na głos koloru, w jakim napisane jest słowo, które pojawi się na ekranie. Zaczynamy za 3, 2, 1. No i znowu 10 słów, nieco więcej czasu. No i jak ci poszło? Pewnie lepiej, bo miałeś więcej czasu i lepszy trening i rozgrzewkę po pierwszym przykładzie. Nadal jednak, jak to się kolokwialnie mówi, dochodziło do swoistego zwarcia w mózgu. Na usta cisnęło się słowo, które przeczytałeś, a niekoniecznie nazwa koloru czcionki. Podobne wariacje testu Stropa wykonywano przez dziesiątki lat, badając zdolności poznawcze ludzi, tempo przetwarzania przez nich informacji, zbierając informacje o różnego rodzaju zaburzeniach i chorobach, które utrudniają czasem tego typu testy. Jednym z ciekawszych wariacji tego testu to wskazywanie, która liczba jest większa, zestawiając ze sobą dwie cyfry różnej wielkości, na przykład wielką cyfrę 4 oraz małą cyfrę 9. Odruchowo powiemy, że większa jest czwórka, choć oczywiście 9 jest większą liczbą. Test Stropa pokazuje kilka rzeczy. Po pierwsze, w głowie trwa wyścig pomiędzy informacjami istotnymi i nieistotnymi, jakie w jednym momencie otrzymujesz. Co więcej, masz problem z odróżnieniem odruchowo, która informacja jest ważniejsza do wykonania zadania, bo obie trafiają równocześnie i są niemal natychmiast zrozumiałe. To jest bez problemu rozumiemy i kolor czcionki, i to, co jest napisane.
prowadzi to do, w cudzysłowie, zapchania funkcji poznawczych, ponieważ by udzielić prawidłowej odpowiedzi, musimy podjąć jedną decyzję, przefiltrować i oddzielić szum od tego, co kluczowe w zadaniu. Takie sprzeczne, równoważne sygnały potrafią mocno namieszać w głowie i znacząco utrudnić decyzję lub sprawić, że będziemy odruchowo popełniać błędy, nawet tego nie czując. Pewne sugestie po dziesiątkach lat podobnych badań wskazują, że umysł nasz mimo wszystko szybciej przetwarza słowa, wolniej kolory, a cała sztuczka polega na tym, że w obszarze podejmowania decyzji, zanim odczytamy kolor, już gdzieś dudni słowo opisujące jakiś kolor. Stąd ta tendencja do błędów. Po drugie, nasza uwaga jest wybiórcza. Przetwarzanie kolorów jest trudniejsze niż przetwarzanie słów. Skupiamy się tak silnie na wykonaniu zadania, że odruchowo wyrzucamy z listy rzeczy do przetworzenia te, które są trudne i czasochłonne. No, czyli przetwarzanie kolorów jest w daleko późniejszym priorytecie. Po trzecie, uruchamia się w nas automatyzm, konkretnie tak zwane automatyczne czytanie, odruchowe. Tak dobrze znamy wyrazy, że czytamy je mimo woli. Mózg natychmiast rozpoznaje znaczenie słów i zużywa przy tym niewielką porcję uwagi. To trochę tak, jakbym teraz powiedział, nie myśl i nie odczytuj słowa, które właśnie pojawi się na ekranie. Słowo zobaczyłeś i choćbyś nie wiem co zrobił, nie uchronisz się od automatycznego przeczytania go. Nie ma na to rady. Pochłania to malutko uwagi, wystarczająco jednak, by odciągnąć się od rozpoznawania i świadomego nazywania kolorów, co nie jest procesem tak oczywistym dla mózgu. Po czwarte, w trakcie dorastania i edukacji wykształcamy sobie pewne ścieżki działania i interpretacji tego, co widzimy i słyszymy. Jedne są utrwalone regularnie, przez wiele lat niezmiennie, jak właśnie czytanie. Inne ścieżki, jak rozpoznawanie i nazywanie kolorów, są mniej uczęszczane, mniej ćwiczone, przez co przegrywają w tą grę natychmiastowej interpretacji. Czytanie jest dla osób, w szczególności czytających często, czynnością niezwykle odruchową. Chciałbym jednak wyciągnąć ważny i mam nadzieję pozytywnie zaskakujący wniosek z tego wszystkiego. Efekt Stroopa ostatecznie mówi o twojej indywidualnej zdolności do przetwarzania informacji, jakie do ciebie docierają. Tego, jak sprawnie radzisz sobie z różnymi sprzecznymi sygnałami. Ćwiczenie tego typu łamigłówek, jak i podobnych, trudnych intelektualnie łamańców, jak na przykład uczenie się nowego języka, czy nawet zwykłe, regularne czytanie, pokazuje jedną ważną lekcję, którą chcę, by każdy oglądający zapamiętał. Niezależnie od twojego wieku, twój umysł jest elastyczny. To znaczy, że może nauczyć się nowych ścieżek postępowania, interpretacji rzeczywistości. Możesz myśleć sprawniej, szybciej, podejmować trafniejsze wybory. Możesz lepiej zapamiętywać. Wystarczy regularnie ćwiczyć swój mózg. Co jednak jest ważne, to eksperymenty, takie właśnie jak ten, dowiodły bezsprzecznie, że nieważne w jakim wieku jesteś, możesz nauczyć się nowych rzeczy oraz oduczyć się starych złych nawyków. Nasz umysł uczy się przez całe życie, jest elastyczny. Pewne wyrobione ścieżki, jak kolejny w drodze, trudno opuścić, jednak przy odpowiednim treningu da się. Wracając do tego zabawnego wyobrażenia sobie, jaki chaos na świecie uczyniłoby podmiana interpretacji koloru zielonego na czerwony, to mimo wszystko skorelowanie czerwonego z czymś złym, wymagającym uwagi, zielonego z dobrym, różowego z babskim, niebieskiego z chłopięcym, białego z czystym i niewinnym, zielonego z ekologicznym. To wszystko są skojarzenia wyryte kulturowo. To znaczy, że zostaliśmy ich wyuczeni i tak samo możemy się ich oduczyć. Podobnie jak w Chinach na giełdzie uznaje się czerwony za symbol wzrostu, a zielony za symbol spadków. Warto więc rozejrzeć się za niesłusznie powielanymi stereotypami kulturowymi w twoim życiu. Jeśli są dla ciebie szkodliwe, wywołują ogrom negatywnych emocji, może warto popracować nad zmianą postrzegania świata. Zawsze jest czas, by się czegoś nowego nauczyć o świecie i oduczyć złych nawyków. A ja dziękuję za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.